Poranka dwójki. Marcin Hytnar jest gościem jazzowego poranka dwójki, znakomity aktor, reżyser. Witam pana serdecznie. Witam, dzień dobry. E, już niebawem, bo w poniedziałek i we wtorek premiera spektaklu e, Fizycy Dürenmata. E, rozmawialiśmy troszkę przed anteną, że Dürenmat nie tak wcale często gości na scenach teatralnych. Polskim, dlaczego tak właściwie się dzieje? Dlaczego pan sięgnął po właśnie fizyków? Pierwsze pytanie jest trudniejsze: dlaczego tak się dzieje? Gdybym miał się pokusić o jakąś analizę zjawiska, to bym powiedział, że żeby wystawić dylemat, to trzeba dobrze przeczytać tę literaturę i spróbować zrozumieć, o co w tym chodzi, a jest to niezwykłe połączenie Specyficznej formy i dość niebanalnej treści. Mhm. I wyważenie tych proporcji chyba jest wyzwaniem. Wydaje mi się, że też trzeba wierzyć, mieć tę wiarę w publiczność, która chce obejrzeć taki repertuar, który z jednej strony jest interesującym formalnym obrysem, ale z drugiej strony dotyka niebanalnych spraw. A pan tę wiarę w publiczność ma. Zresztą z przewidywaniem tego, co publiczność do czego jest zdolna, a do czego nie, to różnie bywa i czasem publiczność nas zaskakuje i to wcale niekoniecznie nie musimy wcale być czarno A dlaczego pan sięgnął po tekst, który powstał bodajże w roku 61 mhm. w realiach zimnej wojny, na ile on się przekłada na współczesną rzeczywistość? Wie pan, ja fizyków przeczytałem po raz pierwszy, chyba będąc w liceum? Hmm. Czyli jeszcze młodzieńcza fascynacja. Tak, i ten tekst ze mną chodził od lat. Miałem go gdzieś tam w, w, w tym katalogu eee, tekstów, które chciałbym zrealizować. Mm -hmm. I, no i wielu dyrektorów teatrów nie było zainteresowanych mm -hmm. tym, żeby to zrobić. Kiedy właściwie ze strony studentów Akademii Teatralnej e, padła propozycja, byśmy się spotkali przy pracy dyplomowej, e, dałem im do wyboru kilka tekstów. I ku mojej radości i pewnemu zdumieniu to właśnie fizycy zajęli ich uwagę na tyle, że nominowali ten, ten tekst do ścisłego finału. I, A i... tak na marginesie z ciekawości, mm -hmm. jakie jeszcze były możliwości. Myśleliśmy o orzenku Gogola uh -huh. chociażby. Tam lista marzeń była bardzo długa. Z różnych powodów musieliśmy ją skracać. Natomiast wydaje mi się, że, że ponieważ fizycy. Umówmy się, jest to tekst mało znany szerokiej publiczności i od dawna niewystawiany w polskim teatrze, trzeba to mm -hmm. powiedzieć, na antenie. To wydaje mi się, że mm, dla studentów mm, interesującym była sama konstrukcja tej sztuki, sam przebieg fabularny, to mm -hmm. połączenie kryminału, groteski, a jednak jakiegoś istotnego serio tematu, który. Tak śmiem wierzyć, nie chciał się zestarzać, a nawet zyskał no, nowych znaczeń w dzisiejszych czasach, w kontekście tego, co Pan mówił o zimnej wojnie. No a skoro powiedział Pan, że ten tekst nie jest dawno już nie był wystawiany na polskiej scenie, to może nie od rzeczy byłoby pokrótce hmm. powiedzieć, o, o czym tak naprawdę są fizycy. Wie pan, powiem, nie mhm. jest tak, że ucieknę od tej Aha. odpowiedzi, natomiast zaznaczę, że autor Friedrich mat zadał sobie wiele trudu. Żeby zagmatwać aby, wszystko, tak, pokomplikować. Aby, właściwie, aby w każdej kolejnej scenie igrać z przyzwyczajeniami widza, to znaczy to, co braliśmy za pewnik w danej sytuacji, za chwilę jest wywrócone na nicę i okazuje się e, jakim, jakąś ślepą uliczką, e, jakimś żartem, wkrętem, dzisiaj powiedzielibyśmy, mhm. dramaturgicznym. E, w, w tym sensie gdzieś bliskie, konstrukcyjnie, wydają mi się, te potyczki w fizykach do, do dramatów Martina McDonacha, którego bardzo lubię, bo on też w każdej kolejnej scenie próbował. Oczywiście na innym poziomie, to jest inna literatura, ale próbował Wiza wpuścić w maliny. Mhm. E, więc y, nie, nie będę opowiadał przebiegu fabularnego. No Zatem to to, mogę, e, mogę powiedzieć, że znajdujemy się w zakładzie dla obłąkanych, bo to jest jasne i to właściwie od pierwszych słów. Um, jest ewidentne, e, który to zakład dla obłąkanych prowadzi ekscentryczna pani doktor, a. Mm, demoniczna też, odrobinę. Nieco de demoniczna również, doktor Matylda. E, I pani doktor Matylda grupuje swoich pacjentów pod względem profesji. I tak się zdarzyło, że w salonie w skrzydle, w którym akurat się znajdujemy, mówimy publiczność przebywa trzech fizyków, to znaczy trzech pacjentów w domu wariatów. Jeden uważa się za Einsteina, drugi uważa się za Newtona, a trzeci jest fizykiem. Faktycznie i nazywa się Jan Wilhelm Mybius. I sztuka zaczyna się od tego, że druga już z kolei pielęgniarka zostaje Uduszona przez mhm. kolejnego z tych fizyków. I to jest ten wątek kryminalny, który jest osią fabularną i który może zachęcić my wierzę w to, do obejrzenia, przedstawienia. A jeżeli chodzi o sens, to Dylan Matt zadaje takie ważkie pytanie o odpowiedzialność świata nauki. Mhm za ludzkość, za to, w którą stronę zmierza świat, za przyszłość. Wydaje mi się, że w dzisiejszych czasach, mimo że ta zimna wojna już jest pojęciem nieaktualnym albo inaczej aktualnym, to ten tekst zyskał paradoksalnie na, na znaczeniach. No Oczywiście w szerszym kontekście niż tylko odpowiedzialności fizyków, mm -hmm. ale w ogóle rozwoju cywilizacji, postępu techniki, zagrożeń, jakie rozwój ten niesie dla planety. No właśnie, bo ten kontekst się zupełnie zmienił. Wtedy chodziło o zimną wojnę. Postać Einsteina była czytelna, bo wiemy, że naukowiec wypowiadał się publicznie na temat odpowiedzialności naukowców, fizyków za, za właśnie broń atomową, i wtedy to wizja. Ta, to właśnie wizja tego grzyba atomowego napędzała wyobraźnię publiczności czy dzisiaj znajduje się ludzkość znajduje się w jakimś takim przełomowym krytycznym momencie bo to nie wojna ta gorąca wydaje się nam zagrażać najbardziej i być taką potencjalną przyczyną Zagłady, a, a to, co sami robimy e, z naszą planetą. Czy jesteśmy w takim no, tuż krytycznym to. momencie? No, otóż to chyba. I pytanie jeszcze za tak. tym idące, no bo to można podsumować tak lub nie, pytanie za tym idące jest takie, czy, czy, czy w ogóle mamy jakiś wpływ? No to jest też pytanie o odpowiedzialność w tym zglobalizowanym świecie, czy, 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 czy te żywioły wprawione w ruch da się w ogóle jakoś odwrócić? Czy, czy można mówić o odpowiedzialności człowieka, czy to po prostu było nieuniknione? Pan nie jestem ekspertem, ale tak na chłopski rozum mhm. wydaje mi się, że każdy no, z jakimś poczuciem odpowiedzialności odpowiada za siebie przede wszystkim. I mhm. to się chyba, chyba zaczyna od małych rzeczy. I, i śmiem twierdzić, że małe, małe rzeczy są ważne. No i gdyby każdy z nas troszkę, nie wiem, no, zastanowił się nad tym, co może zrobić. Dla świata i dla tej planety, to może, może by ten krach nie przyszedł tak szybko, albo, albo nie byłby tak dramatyczny w skutkach, jak widzieliśmy w ostatnich miesiącach, chociażby. Jak pan pracujesz ze studentami? Hmm. Czyli jakoś różni, no, na pewno różni się praca z, z młodym, jeszcze nieuformowanym aktorem, e, a, a praca z zespołem, ukszta, z, z aktorem ukształtowanym w pełni. Wie pan, akurat w sytuacji spektaklu dyplomowego, ja staram się, żeby to była po prostu dla nich pierwsza okazja do przejścia całej, całej drogi produkcyjnej normalnego spektaklu teatralnego. Mm -hmm. Więc w tym sensie staram się podobnie pracować, jak w każdym innym teatrze, żeby studenci kończący tę szkołę Spotkali się z każdym elementem, z każdą osobą zaangażowaną w, w powstawanie spektaklu, aby wiedzieli, jak ten mechanizm przebiega. Natomiast jeżeli chodzi już o indywidualne rozmowy z nimi na tematy zawodowe, no to oczywiście. Czasem pozwalam sobie na um, przypominanie takiego um, abecadła, um, jeżeli chodzi o rzemiosło, e, po to tylko, żeby coś zostało nazwane e, raz za dobrze i aby oni wiedzieli, że um, to, co być może nie zostało dotąd wypowiedziane, um, faktycznie, e, faktycznie jest e, słuszne. Czytam, że um, obecność na scenie. Rządzi się pewnymi prawami i, i te, to abc sobie ustalamy, przypominamy, ale w, w sensie już samego poszukiwania postaci, rozwiązań scenicznych, to właściwie nie różni się to wiele od pracy z normalnymi aktorami. Powiedziałbym, że studenci szybciej uczą się tekstu niż zawodowi aktorzy to z całą pewnością. Mogę powiedzieć, że są niejednokrotnie znacznie bardziej chętni do pracy. Mm -hmm. no, ponieważ w czasie no, Oni są w, w tym cudownym momencie, kiedy wszystko na jedną kartę i traktują spektakl dyplomowy nigdy jako być albo nie być, prawda? Bo, no to, tak. Bo to, to może zależeć od ang tak, tak, angażu. Może, to może zaważyć na ich przyszłości, tej najbliższej, czy, y, czy w ogóle y, długofalowo. Więc ta determinacja, która w nich jest, sprawia, że mają ogromną ochotę w większości hmm. e, e, pracować. Jeżeli chodzi o dorosłych, dojrzałych aktorów, to to już są takie cechy charakteru. Bardziej na to wpływają i, i z tą chęcią bywa różnie. To jest kwestia osobowości prawdopodobnie i, i doświadczeń dotychczasowych. A w przypadku studentów, nawet jeżeli coś rzemieślniczo, zawodowo mm, nie, są jakieś niedomagania, no to to jednak jest jeszcze etap Nauki z drugiej strony, ja to traktuję jako taki moment wchodzenia płynnego w środowisko teatralne. Mhm. A skoro mowa o dorosłych aktorach i o tym entuzjazmie, to czy on w panu troszeczkę wygazł, jeśli chodzi o aktorstwo? Bo jest pan aktorem bardzo docenionym i utytułowanym i skąd ta chęć reżyserowania? Czy to jest troszkę odejście od aktorstwa, czy, czy zupełnie nie? Czy to są dwie różne e, ścieżki tego samego? Tak, w ogóle to, to, są, to są dwie różne ścieżki, natomiast akurat faktycznie w moim przypadku ta decyzja o skupieniu się bardziej na mhm. ścieżce reżyserskiej wiązała się także z, z pewnym wstrzymaniem działań na polu aktorskim, ale, ale te przerwę sobie zrobiłem. Ona trwała jakieś 2-3 lata. Po drodze przydarzyła mi się dyrekcja w teatrze. W Tarnowie, w Tarnowie. E, tam kontrakt kończę w czerwcu, wracam do Warszawy na stałe już i. E, no i cóż, nie zarzekam się, że, że już niczego nie zagram. Absolutnie nie jest tak, że obraziłem się na aktorstwo. Po prostu reżyseria daje jakąś taką niezwykłą frajdę, No decydowania o tym, w czym co opowiadamy, mhm. gdzie, e, z kim i w jaki sposób. Nie, pytam dlatego nie, nie, nie po to, żeby jakiś broń Boże złośliwości mówić, tylko wydaje mi się, że często w przypadku aktorów. Którzy są właśnie skupieni bardzo na treści i znaczeniu tekstu, ta reżyseria jest takim naturalnym, wydaje się być krokiem, jakby rozszerzającym ten arsenał i to istnienie swoje w teatrze. A skoro mowa o reżyserach, to pracował pan ze znakomitymi reżyserami, m.in. Jarockim, kogo pan postrzega jako takiego swojego, jako taki swój ideał? No, na pewno spotkanie z, z panem profesorem Jerzym Jarockim było jednym z istotniejszych, mimo że nie, że nie należało do łatwych. <grystanie> To ludzie związani ze z środowiskiem wiedzą, że, że pan profesor był niezwykle wymagającym, ale przez to też niezwykle precyzyjnym twórcą. I chyba, chyba tej precyzji, dbałości o tę precyzję, chyba trochę się od niego uczyłem. Na pewno ważną osobą była dla mnie Agnieszka Glińska, która była moim opiekunem roku, a później miałem przyjemność grać w kilku jej przedstawieniach. I, i na pewno myślenie o teatrze, Agnieszki było i jest mi bliskie, a jej postawa reżyserska to znaczy osoby będącej super przygotowaną do pracy, a z drugiej strony niezwykle otwartą na propozycje aktorów jest takim wydaje mi się ideałem takiej relacji twórczej. Na pewno dyrektor Jan Englert Był osobą niezwykle istotną Na mojej dotychczasowej drodze Nie tylko aktora Ale także początkującego reżysera A spektakl Fizycy już no, Premiera poniedziałek, wtorek Później kolejne spektakle Środa, czwartek, piątek Także mogą państwo swobodnie rezerwować bilety Teatr Kolegium Nobilium Teatr na, przy ulicy Miodowej tak, Miodowa 22 przez 24 Tak jest, zapraszamy państwa serdecznie na spektakl Duren Mata Fizycy, a Marcin Hycznar był gościem jazzowego poranka dwójki. Serdecznie dziękuję. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.